Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Właśnie przyjechałem Tesla Model 3 do salonu i do serwisu EV Repair Garage i stwierdziłem po drodze, że Tesla to jest chyba jeden z nielicznych samochodów, który się nie nudzi po dłuższym użytkowaniu. Ja, użytkując te samochody już od prawie 6 lat, cały czas jestem zafascynowany, dlatego że są nowe aktualizacje. I właśnie tutaj dzisiaj wyskoczyła nowa aktualizacja. Auto przez ostatnie kilka dni stało i teraz sobie wsiadłem i wiecie, niby wsiadam sobie do auta, które mam już akurat tą trójkę od roku i jakby nic nie może mnie zdziwić, a tutaj nowa aktualizacja i to jest właśnie jedną z większych zalet w Tesli, czyli te aktualizacje. Ja dzisiaj z Bartkiem jadę do kawałek za Warszawę. Jedziemy na takie szkolenie ze strażą pożarną, więc to dzisiaj zobaczycie. Pokażę wam też za chwilę baterię od Tesli Model S otwartą, bo tutaj też mamy taką w EV Repair Garage. No i na końcu filmu, jak dotrwacie, to zobaczycie, co doszło w nowej aktualizacji, bo już ją dzisiaj pobrałem i później będę ją instalował. Więc zostańcie do końca i zapraszam was do oglądania. Zobaczcie, to jest bateria wyciągnięta, rozebrana, to jest pokrywa specjalna. I tutaj mamy 14 modułów, to jest bateria o pojemności 70 kWh. Tutaj mamy takie oznaczenie zawsze, z przodu samochodu, to też widać jak podniesiecie samochód na podnośniku. I ta bateria ma 70 kWh, ale ma miejsce na trochę więcej modułów, bo tu mamy 14 modułów, a jeszcze kiedyś opcjonalnie można było, jakby baterii pak był ten sam, ale tu były pakowane jeszcze dwa dodatkowe moduły, jeden moduł ma kilka kWh. I tu mamy jeszcze takie specjalne osłony, które mają niby pomóc w trakcie pożaru. I one są z dwóch stron takich modułów. A ta bateria była rozebrana, bo miała uszkodzoną taką tutaj pokrywę. Tutaj widzicie, jak bardzo ona jest skorodowana. I właśnie ten element spowodował, że bateria nie działała. Tutaj mamy nowy element i po założeniu powinno być ok. Bartek, jak unboxing baterii? Jak twoje pierwsze wrażenie? Super. Bardzo, bardzo lubię takie rzeczy otwierać. Tutaj akurat klient miał ogromne szczęście, bo okazało się, przynajmniej tak na tą chwilę wygląda, że tylko był zalany wodą ten bezpiecznik. A to co to jest za bezpiecznik? To jest bezpiecznik do baterii. Okej. I właśnie go pokazałem. I co, wymieniacie go na nowy, sklejacie baterię i wszystko będzie ok? No powiem tak, musimy się upewnić, że wszystko działa, także będziemy, tylko przykryjemy na razie baterię tak prowizorycznie. Podłożymy ją pod samochód, jeżeli wystartuje, to wtedy będziemy już ją sklejać na stałe. Okej. No bo rozklejanie tego po raz kolejny to byłoby już trochę ciężkawe. A w ogóle tak przy okazji, to jest komputer od Tesla Model Plaid. Tesla Model S Plaid. A, czy to co kradliście klientowi, tak? Tak, to co kradliśmy wczoraj. Także jeszcze musimy ukraść tylko telewizorek i będziemy się bawić tym. No i kierownica oczywiście. Kierownica jest, ale bez poduszki niestety. A, okej. I tutaj jeszcze chciałem pokazać kontaktory. To są, jak, nie wiem czy kojarzycie, ale jak się podłącza samochód do ładowania, to po chwili jest takie pstryknięcie, takie klik klik i to są właśnie kontaktory plus i minus, albo minus i plus, i one właśnie w taki sposób charakterystyczny wydają dźwięk w trakcie ładowania. Jakieś jeszcze ciekawe elementy tutaj są? Wszystko tu jest ciekawe. Najciekawsze są te moduły po 5 kW. 5 kWh. Poszukiwane bardzo przez ludzi, którzy sobie budują jakieś takie systemy awaryjnego zasilania. Tam nie awaryjnego zasilania, ale tak jak to nazwać, powerbanków. Mhm. Takich do systemów fotowoltaicznych. Ja mam też powerbank, bo koledzy nasi z Tesla Service Kijów, oni właśnie też w Kijowie takie, nie wiem czy jeszcze to robią, ale rozbierali. I właśnie z takich ogniw mam powerbanka i to też jest jakby przykład tego, co można zrobić z taką baterią. A to jest kluczowe, to co powiedziałeś Bartek, czyli to, że one są bardzo rozchwytywane na rynku, takie moduły. Bo często dostaję pytanie, co z baterią, gdzie się ją wyrzuca, jak się ją utylizuje. I tu podkreślam po raz kolejny, że baterii tak naprawdę się nie utylizuje, bo to jest na tyle cenny surowiec i na tyle cenny obiekt, że każdy go chciałby go mieć w swoim domu i po prostu jest go bardzo mało i się bardziej utylizuje albo go się wykorzystuje właśnie w innych miejscach, czyli jak na przykład taka bateria już jest niesprawna albo ma zbyt niską pojemność i nie nadaje się już do wykorzystywania w samochodzie, bo na przykład degradacja jest powiedzmy 60-70%, więc auto ma o wiele niższy zasięg, to bardzo dobrze to się na przykład sprawdzi w domu albo w firmie jako magazyn energii, albo jakiś moduł właśnie do zrobienia powerbanków albo czegoś innego, więc zastosowań jest bardzo dużo i tak naprawdę utylizacji tutaj nie ma, tylko jest albo recykling, który też jest bardzo wydajny, bo są firmy, które odzyskują 99% surowców. Jeden ze współzałożycieli Tesli taką firmę otworzył, JB Straubel czy jakoś tak,
Stanach Zjednoczonych. Tesla sama chwali się wynikami na poziomie, nie pamiętam, około 80 czy 90%. 90% w odzyskiwaniu. Zyskuje. Tak, więc widzicie, że jeżeli chodzi o recykling, jest bardzo dobrze, a znaczy recykling, o odzyskiwanie, nie? Ale jeżeli chodzi o utylizację, no to utylizacji tak naprawdę nie ma, nie? Nie dużo cennych pierwiastków jest tutaj, żeby cokolwiek utylizować, także to nigdzie nie trafia. Tak do wody, mówią, że do Afryki. Albo do Odry, albo gdzieś tam. A tutaj widzimy pokrywę od baterii i ona charakteryzuje się tym, że jest jednorazowa, czyli jak już ją zdejmiemy, to trzeba założyć po prostu nową, bo w procesie ściągania tu jest dużo kleju i tak dalej, więc widzicie, że ona jest cała powycinana, bo żeby ją właśnie otworzyć, zdjąć z baterii, musi się wszystko, znaczy wszystko po prostu jest powyginane, dlatego po zdjęciu takiej baterii, takiej pokrywy, trzeba założyć nową pokrywę, ją przykleić. Dobra, odpalamy aktualizację i lecimy. Dojechaliśmy już do Białej Podlaskiej i tutaj zobaczcie, co za mną stoi. Mamy takie szkolenie dla strażaków właśnie z tej miejscowości i straż pożarna przyjechała, kilkanaście osób i właśnie tutaj w salonie EV, to jest też bardzo fajne miejsce, gdzie można kupić sobie elektryki. I tutaj w salonie EV robimy teraz szkolenie dla strażaków, pokazujemy im, jak się zachowywać w razie wypadku, co zrobić z samochodem, jak odciąć przewody wysokonapięciowe, pokazujemy samochody z zewnątrz, wewnątrz, jak to wygląda i co należy zrobić w razie wypadku. I to jest już kolejna taka nasza inicjatywa, gdzie staramy się zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach, po to, żeby strażacy wiedzieli, jak się zachowywać. I tutaj właśnie teraz przez parę godzin będziemy opowiadać strażakom. Wracamy już do Warszawy i jedziemy teraz na trzy elektryki. Zabieramy Tesla Model Y do Warszawy i ja będę jechał BMW i3. I to jest dosyć ciekawy samochód, dlatego że no to jest jeden z tych pierwszych samochodów, które kiedyś były dostępne na rynku. Ja kiedyś takim samochodem dosyć sporo jeździłem. Po Polsce kilka tras zrobiłem, możecie sobie zobaczyć to na moim kanale. To auto już nie jest produkowane i też jeszcze wtedy miało taką dziwne charakterystyczne oznaczenie baterii, bo nie było w kilowatogodzinach, tylko w amperogodzinach. I tutaj mamy 94 amperogodziny, co daje nam około 23 kilowatogodziny takiej użytecznej, użytkowej pojemności. I cieszę się w sumie. Dzisiaj właśnie przed chwilą się zastanawialiśmy, kto ma czym jechać. I razem z Bartkiem chcieliśmy jechać i trójką, więc się po drodze zamieniamy. Ale cieszę się, że mogę wrócić do tego samochodu. Dojeżdżamy już do Warszawy. Ja już się przysiadłem z BMW i3. Pierwsze kilkadziesiąt kilometrów ja zrobiłem teraz Bartek. I muszę przyznać, że jest duża przewaga. Byłem zmęczony po zaledwie 80 km. Bez aktywnego tempomatu, bez autopilota. To jest naprawdę męczące. A w Tesli nawet nie wiem, kiedy mi zleciało kolejne 100 km. Jednak tak jak powiedziałem, BMW i3 zrobiło kawał dobrej roboty na rynku samochodów elektrycznych. Bo kiedyś, tak jak wcześniej to wspomniałem, nie było wyboru i jak ktoś chciał elektryka, to mógł sobie kupić Teslę, BMW i3, Renault Zoe, Nissana Leafa, albo tak zwane trojaczki, czyli tą grupę samochodów typu Mitsubishi iMiEV, Peugeot Ion i coś tam jeszcze. Jak ci jechało klasykiem elektromobilności? Fajny samochodzik. Naprawdę, jeszcze nie wiem, jakie one pieniądze teraz kosztują, ale jeżeli jest to... 8 dych chyba? Natomiast samochodzik jest fajny. Muszę powiedzieć, że mi się jechało naprawdę, naprawdę fajnie. Gdybym miał kupować samochód używany i wybierać pomiędzy tym Nissanem, Leafem pierwszej generacji, Ionem czy Renault Zoe takim tym starszym, to chyba to byłby mój pierwszy wybór. Abstrahując, że nie ma żadnych funkcji aktywnego pilota. Dosłownie to samo powiedziałem przed chwilą. To no tak, poza tym jest naprawdę fajne. Ja trochę zmęczony jestem, także nie mam tej werwy co zawsze, ale samochód mi się podoba. No, nie tłumacz się. Też mi się podoba. I ma takie śmieszne, słynne koła od motoroweru. Widzicie, jakie one są wąskie? 155x70, rozmiar 19. Wróciliśmy już i teraz pokażę wam obiecaną aktualizację. Nic takiego ciekawego, ulepszenie układu pasów bezpieczeństwa, sygnalizacja dźwiękowa przy zielonym świetle. To już było, więc... A nie, to było w drugiej Tesli mojej. Tutaj jeszcze nie było. Nawigacja głosowa w języku polskim, nawigacja w języku tureckim i konfiguracja opon. W zasadzie pokazywałem to parę filmów temu w Tesli Model 3 Long Range, no ale macie jeszcze raz. Mam nadzieję, że taki krótki vlog wam się podobał. Dajcie znać, dajcie łapkę w górę, bo to pomaga zasięgom. I jeszcze przede wszystkim zapraszam was do mojej nowej grupy na Facebooku, gdzie będzie ze mną lepszy kontakt. Będziecie mogli zadawać pytania i tak dalej. Link jest w opisie filmu. Dzięki jeszcze raz, cześć.